Cześć wszystkim, z tej strony Adam, Team 7 Nutrition. Dzisiaj gościmy u Mariusza Żaby w Oświęcimiu. Mariusz jest moim podopiecznym, moim kolegą dobrym. Trochę lat już współpracujemy. Mariusz jest zawodnikiem Elite Pro, więc ma tych sukcesów też trochę na koncie. Tak naprawdę kartę Pro zdobył 4 razy w ciągu jednego sezonu. Mariusz są też występy w Lidze Pro, więc Mariusz jest doświadczonym zawodnikiem. No w tej chwili przeszedł z kulturystyki klasycznej do kulturystyki ekstremalnej. Nic, dobra, nie przeciągamy, dzisiaj będziemy trenować plecy. No, my się tu... Może czegoś się nauczę. Coś się rozgrzejemy i ten. Rozgrzejemy się i będziemy po kolei pokazywać wam wszystkie ćwiczenia. Dobra, robimy pierwsze ćwiczenie, wiosłowanie pusztangą w opadzie tułowia. Tu staramy się nie rzucać. Nie będziemy robić tak jak na filmie kiedyś robił Cutler czy robił Coleman, że bardzo mocno rzucali, ale oni tam mieli potężny ciężar. Tylko raczej właśnie stara się pracować najszerszymi, nie? Tu tak naprawdę niby ten ruch jest ograniczony, bo nie ciągniesz go jakoś mocno w tył, ale tak naprawdę ten najszerszy, wiesz, nie musi... No pracuję w takim zakresie, jeżeli łokcie prowadzimy blisko tutaj, to nie musimy się gdzieś tam odginać do tyłu bardzo i tak dalej. Ja ogólnie mam ten problem z tym zakresem, ale no wydaje mi się, że plecy czuję. Wczoraj też byłem u fizjoterapeuty, więc fajnie mi te plecy porobił, więc dzisiaj powinno tak, być no, bo jest też znacznie też, lepiej. Tak, jest też różnica między, wiesz, pełnym zakresem dla ruchu, a pełnym zakresem dla pracy danego mięśnia, nie? I to najszersze tak naprawdę, wiesz, ile ludzi na przykład wiosuje, nie wiem, nawet na hamerze, to potem omówimy, to wypuszcza tą rękę mocno do przodu i łopatkę, ale wiesz, zakres jest dużo większy, ale najszerszy wcale dużo mocniej się nie rozciąga, bo już bardziej się rozciąga obły czworoboczny, nie? Tą łopatkę wypuszczasz, a najszerszy tak naprawdę, wiesz, rozciągnie się do jakiegoś momentu i dalej się nie rozciąga, nie? Więc tak naprawdę, wiesz, nie zawsze taki pełny zakres musi być jakiś bardziej efektywny, nie? Niektórzy nawet jak takie wysuwanie właśnie jednorącz robią na takim pełnym spięciu najszerszego, no nie, że nawet go nie tak, wypuszczają tak. Do końca. No, jak ktoś pamięta świętej pamięci Wieszka Kruka, to on robił różne dziwne ćwiczenia i zauważył, że on właśnie na najszerszy, jeśli robił wiosłowanie, on tam jakąś linką robił, to robił taki bardzo, bardzo krótki ruch, nie? No i naprawdę. Ale dzięki temu będą trzymał stałe napięcie też, nie? Tak, nie? No dobra. Dokładamy, robimy kolejne. Dobra, teraz taka sprawa. Dużo ludzi mówi, po co wam te paski i tak dalej, nie? Znaczy ktoś uprawia, nie wiem, strongman, ktoś uprawia trybuj siłowy, no to wtedy użycie tych pasków, czy komuś zależy na sile chwytu i tak dalej, no to wtedy użycie tych pasków jest bez sensu, no bo gdzieś tam to może osłabiać siłę chwytu. No, w kulturystyce no, nie zależy nam na tym, żeby mieć jakiś mocny ścisk czy uścisk, natomiast używać tych pasków głównie po to, żeby było pewne, że serię kończymy nie dlatego, że chwyt nam puszcza, że nie wiem, przedramiona są za słabe, tylko czynnikiem limitującym serię jest, nie wiem, najszerszy grzbietu, czy generalnie jakiś inny mięsień, który już nie daje rady, nie? Czyli tu chcemy się mięśnie grzbietu i robimy wszystko, żeby jak najciężej przypracować mięśnie grzbietu. A jeżeli po prostu nie użylibyśmy tych pasków, to u wielu, bardzo wielu osób po prostu chwyt by wcześniej padł, a plecy by były po prostu niedotrenowane. Nie? Dokładnie, to też mi się wydaje, że długość palców, one akurat bardzo krótkie. Ja mam akurat długie. Ale przez to też nie mam takiego mocnego chwytu. Nie? Tak, nie, no i to jest po prostu kwestia, jaki ktoś ma cel i co ktoś chce osiągnąć. Nie? A często jest tak, że po prostu się krytykuje ludzi, po co wam te paski i tak dalej. No ja chcę tutaj ćwiczyć mięśnie grzbietu, a nie zależy mi na tym, żeby komuś mocno rękę ścisnąć, bo nie jest mi to w życiu kompletnie do niczego potrzebne. Nie? Chyba, że do otwierania słoików z konfiturami, to zawsze to może od dołu i... Dobra,
Robimy drugie ćwiczenie, ściąganie na hammer, na hammerze chwytem neutralnym. Jest to takie ćwiczenie, które naśladuje troszeczkę ściąganie takim neutralnym chwytem. Robimy to jednorącz, żeby bardziej skupić się po prostu na pracy mięśnia. Nie skręcamy się jakoś mocno, żeby tutaj skośnymi też nie pracować, tylko po prostu żeby pracować najszerszymi. Tam mięsień obły też jest zaangażowany, tył barku wiadomo, ale zależy nam na tym, żeby najbardziej dopiąć ten najszerszy. Nie? Ja się troszeczkę odchylam do tyłu, znaczy odchylam do tyłu, cofam lekko na tym siodełku, no bo jestem dość wysoki, po prostu staram się ten łokieć ciągnąć, wciągać choćby tutaj jak najniżej pod pachę, nie? Ale ja mówię, nie ciągnę jakoś mocno do tyłu, nie skręcam się, tylko po prostu ściągam z góry do dołu i właściwie to tyle, nie? Jednorącz zrobimy, no bo dwurącz, nawet jeśli to ta maszyna tak troszeczkę chodzi, że no jest trochę za wąska na nas, nie? Jednorąc pod chwytem jedynie chyba by było lepiej, tak, bo znowu nachwyt jest niewygodny, to lepiej na wyciągu zrobić. Tak, więc lepiej to zrobić ten. Oczywiście jeszcze taka rzecz, często się mówi, że są ćwiczenia na grubość i na szerokość, co jest troszeczkę bez sensu, no bo na przykład wiosłowanie jest często traktowane w jakiejkolwiek formie wiosłowania jako ćwiczenie na grubość, gdzie tak naprawdę przy wiosłowaniu najmocniej angażujemy najszerszy grzbietu, no jak sama nazwa wskazuje, najszerszy, więc no... Szerokość, nie? Tylko po prostu no, przez to, że gdzieś tam ściągają z góry, to ludziom się kojarzy, że to plecy tak na jakieś na szeroko się rozbudowują, gdzie też przy ściąganiu z góry ten najszerszy mocno pracuje. No na grubość takie typowe ćwiczenia to znowu konkretne mięśnie odpowiadają. Grubość pleców jest odpowiedzialny prostownik grzbietu, czworoboczny grzbietu. Ale my ciągów dzisiaj nie będziemy. I ten, no dzisiaj akurat nie. Ale, bo po nogach to tam, żaden typu fizjoterapeucie to tym bardziej. Ale, no ja mówię, za grubość odpowiada głównie ten... mięsień prostownik grzbietu i czworoboczny grzbietu, natomiast no, szerokość, no to najszerszy grzbietu, więc dzielenie tych ćwiczeń na najszerszy, na szerokość i grubość pleców jest troszeczkę bez sensu, nie? Chyba, że to martwy ciąg, a przy martwym ciągu też pracuje tyle grup mięśniowych, że naprawdę ciężko to nazwać jakimś ćwiczeniem typu na grubość, czy to jest takie ćwiczenie kompleksowe, nie? Więc no, trzeba ćwiczyć wszystkie mięśnie. Różnica w kulturystyce, na przykład w jakichś takich sportach typowo siłowych jest taka, że no, w trójboju czy w jakichś strongmanach no, musimy robić konkretne ćwiczenia. Pod brakiem je tak, je poprawiać sobie ogniwa, żeby wzmacniać dany bój czy dane ćwiczenie. Natomiast w takich sportach sylwetkowych, no tak naprawdę do rozwoju danych grup mięśniowych prowadzi wiele dróg i tak naprawdę czasami czy dane ćwiczenie zrobimy z wolnym ciężarem, czy na maszynie, czy w jakiś inny sposób, to nie ma większego znaczenia, bo na scenie jest oceniany efekt końcowy, czyli to, co widać. Natomiast, żeby to nie było, że jakoś neguję, bo wręcz przeciwnie, ćwiczenia na wolnym ciężarze są oczywiście podstawą, też wzmacniają to wszystkie mięśnie stabilizujące. Jako główne było zrobione. Tak. Więc ja jestem zdania, że po prostu zawsze gdzieś tam, szczególnie początkujący powinni robić na wolnych ciężarach. Znaczy początkujący, może nie tam pani Grażyna, która dopiero z krzesła wstała, ale mówimy o takich początkujących kulturystach. Pierwsze lata dużo wolnych ciężarów, duża przewaga wolnych ciężarów. U zaawansowanych zawodników już więcej tych maszyn można gdzieś tam poużywać, już się pracuje bardziej nad jakimiś detalami, nie? No, więc tak naprawdę wszystko ma swoje zastosowanie. No, konkretne ćwiczenia tylko są narzędzia do rozwoju, nie? A to ja mówię, w kulturystyce tak naprawdę nikt się na scenie nie pyta, czy ćwiczyłeś na maszynach, czy robiłeś wolnym ciężarem, czy jakoś inaczej to robiłeś, tylko się ocenia to, co widać, nie? No, jeśli kwestia wolnych ciężarów i właśnie jakichś tam maszyn, też na pewnym poziomie używamy już coraz większych ciężarów, nie? No i gdzieś tam, jeżeli ktoś robi w ciągach już tam, powiedzmy, nie wiem, plus 200 kg w seriach, czy w siadach robi tam 200 kg więcej, znaczy tu akurat te 200, tak jak podałem, z kapelusza, nie? No, względnie dużo dla siebie, no to też im ta intensywność, im te ciężary są większe, im po prostu więcej dźwigamy, więcej jest takich serii ciężkich, no ten też układ nerwowy coraz mocniej dostaje gdzieś tam w kość, tak? I biorąc pod uwagę takie ćwiczenia wielostawowe, właśnie przysiad, martwy ciąg, jakieś głosowanie i tak dalej, pracuje bardzo dużo grup mięśniowych, nie? Więc też jeżeli robimy to na dużym ciężarze, z dużym odciążeniem, z wysoką intensywnością, no to dużo więcej czasu też potrzeba na regenerację wtedy, nie?
więc też jakoś właśnie nie nadużyłabym tego. I dlatego też część kulturystów robi, że nie trenuje właściwie całych, nie robi całego treningu na takich samych wielkich ciężarach, znaczy zdarzają się tacy, ale większość tego nie robi, tylko właśnie gdzieś tam też uzupełnia to maszynami z tego względu, że po prostu no, dość szybko by się zajechali, nie? Gdzieś tam zatrzymali tą progresję ciężaru i no, bo, albo musieliby świetnie się regenerować, ale mało kto ma po prostu takie warunki dzisiaj, żeby tak naprawdę trenować, odpoczywać, jeść i tak dalej. Większość też ma jeszcze jakieś takie obowiązki życia codziennego, jakąś pracę, firmę i tak dalej. Więc to też w jakiś tam sposób wyczerpuje organizm. No i tak jak dlatego to mówię, że warto to sobie podzielić, że gdzieś tam te wolne ciężary przeplatać tymi maszynami, bo to też gdzieś tam można gdzieś popracować bardziej nad szczegółami, można te plecy dobrze przetrenować, a nie zależeć tych całego organizmu, nie? Bo jakbyśmy zrobili, nie wiem, martwy ciąg, wiosłowanie ze sztangą, wiosłowanie, nie wiem, pendleja, wiosłowanie hantlem, są już cztery takie ćwiczenia, które ciężkie. Tak, ciężkie, z wolnym ciężarem, gdzie pracują wszystkie te grupy, te mięśnie stabilizujące, jakieś poszlatki dwugłowe, bo w ćwiczeniach w opadzie też one muszą gdzieś tam pracować. Ten organizm byłby dużo mocniej zmęczony niż przy takim treningu na maszynach. No a de facto no, chcemy trenować te mięśnie grzbietu, nie? Więc też gdzieś to jest tym uzasadnione, że te maszyny się gdzieś tam im dalej w karierę, im kulturysta większy i tak dalej, tym więcej tych maszyn gdzieś tam używa. Potem pracujesz bardziej na szczegółami niż na tą ogólną taką masą ciała, nie? Co oczywiście nie mówię, że taki trening byłby zły, natomiast no, wymagałby dużo większej regeneracji, dłuższego odpoczynku niż w sytuacji, wiesz, nie? Takiej jak my tu trenujemy, nie? Więc wszystko tutaj mówię, kwestia dopasowania. Jak ktoś na przykład trenuje 3 razy w tygodniu, no to wtedy no, może naprawdę dużo tych takich ciężkich ćwiczeń na wolnym ciężarze robić, nie? Zmieniliśmy jeszcze na podchwyt, bo Mariusz mówi, że lepiej wchodzi, no i faktycznie dobrze to. Już tylko te, które węży tu. To chyba ja właśnie jeszcze lepiej mi chodziło na tamte. Dobra, teraz przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. Myśleliśmy, czy zrobić wiosłowanie pendleja, czyli takie wiosłowanie z martwego punktu. Chwyt jest troszeczkę szerszy, takie bardziej przyciąganie do mostka. Bardziej to angażuje czworoboczny grzbietu też do pracy. Oczywiście najszerszy też pracuje, ale też bardziej w cudzysłowie na górę pleców, czyli te i obłe, i czworoboczny fajnie pracuje. Natomiast zrobimy to tutaj na takiej maszynie z tego względu, że no teraz jest sytuacja taka, że nie każdy ma dostęp do sprzętu, a sztangę mamy gdzieś tam na co dzień. Chcemy sobie na tym zrobić. Poza tym Mariusz też jest no, po kontuzji pleców gdzieś tam, po wizytach u fizjoterapeuty, więc... Czwartek jeszcze jedno i będzie dobrze. Tak, więc stwierdziliśmy, że takie po prostu z podpórką będzie bezpieczniej. Czyli taka półsztanga, ale już w podporze, szerszy chwyt, ruch bardziej do klatki, żeby tą górną część pleców bardziej zaangażować. No bo ten bardziej najszerszy, takie usuwanie półsztangą wolną, robiliśmy na początku, tu teraz bardziej tą górną część pleców chcemy zaangażować, nie? No. Działamy. To ćwiczenie jeszcze przypomina taki silly row, coś takie robiłem z Krystianem Wolskim, czyli że leżymy na ławce płaskiej, to akurat jest poziomej, bo wszystkie ławki są płaskie, na ławce poziomej, no to jest troszeczkę kąt taki w górę, tam to było płaskie, poziome i przyciągaliśmy też właśnie do górnej części pleców, do mostka tak naprawdę, czyli troszeczkę pod klatkę, tak nie wiem, na linię sutków czy niżej, mniej więcej tu jest coś podobnego, nie? Też jak przyciągamy, to staram się nie łapać tak wąsko, żeby ręce po przyciągnięciu nie były w takiej pozycji. No wtedy ten bicep będzie to bardziej pracował, tylko żeby właśnie po przyciągnięciu był taki kąt prosty między ramieniem a przedramieniem, nie?
też jest takie, żeby po prostu mi angażować ręce. No i też łokcie warto po prostu zrotować, czyli tak jak przy wyciągu na przykład górnym, teraz bym chcieli złamać sztangę, czyli skręcić łokcie do siebie i wtedy można wiosować, przyciągać, nie? Bo niektórzy te łokcie mają gdzieś do góry, a wtedy ciągną gdzieś angażuje, nie? Tak, czyli taki ruch, żebyśmy musieli obrócić do wewnątrz, rotację zrobić i... Dobra, kolejne ćwiczenie, robimy wiosłowanie na hamerze. Taka trochę odmiana dla wiosłowania hantlem, z tego względu są tu 50 największe. Można by tu jakieś tam końcem sztangą, końcem sztangi wiosłować i tak dalej. Natomiast bardzo taki fajny hammer jest, który schodzi troszeczkę do dołu. Można go dość nisko tu przyciągnąć. Co bym zwracał uwagę na takim hamerze, jeśli ktoś chce najszerszym pracować. Złapać sobie możliwie nisko, tak żeby przyciągać bardziej tu w okolice, gdzieś tam troszeczkę nad biodro. Jak najniżej generalnie, żeby nie zadzierać barku do góry, tylko że ten bark był obniżony, przyciągamy do siebie i wtedy ten najszerszy gdzieś jest mocno zaangażowany. Nie uciekamy też łokciem gdzieś jakoś mocno do boku, no właśnie blisko człowieka go ciągniemy, nie? Tu jeszcze jeden hammer jest taki fajny, że idzie troszeczkę z dołu, więc bardzo fajnie idzie wyczuć ten ruch, żeby łokieć blisko i nisko przyciągać. Jak się troszeczkę zajmowało blisko i nisko, ale chodzi o to po prostu, żeby ten ruch był nisko i właśnie przy ciele ciągnięty, a nie gdzieś ten łokieć latał po prostu gdzieś do góry i tak dalej, no bo wtedy angażujemy i tak będą pracować, ale po prostu im wyżej ten łokieć pójdzie, im bardziej bark zadrzemy, tym bardziej będą właśnie czworoboczne się włączać do pracy, a tego w tym ćwiczeniu chcemy uniknąć. Masz jakieś plany startowe? Znaczy ja znam, ale widzowie... Na ten rok nic nie planuję. Wiadomo, i sytuacja, i trochę inne plany też. Myślę, że w przyszłym roku wiosna, najpóźniej jesień, by się gdzieś chciał pokazać. Więc myślę, że jeszcze trochę okresu motowego przez ten czas się zrobi i coś tam dołożę, żeby wyjść trochę lepszej wersji, no bo teraz na jesień było ile tam 105 kilo maksymalnie na scenie. No jednak w tym wzroście no, dałoby się na pewno mieć ponad 110, żeby gdzieś tam w miarę wyglądać, no nie? No, tak jak mówię, no bo Mariusz przyszedł z tej kulturystyki klasycznej, nie było już sensu zbijać tej wagi na hama do po prostu w klasyka i gdzieś tam głodzić się, palić nawet te mięśnie, że tak powiem, żeby tylko się w limit zmieścić. Dlatego startowaliśmy już w tej kulturystyce ekstremalnej, no ale tak jak Mariusz powiedział, było 105 kilo przy wzroście 1,80 m, więc to jest tak, no, do tej ciężkiej jeszcze trochę brakuje, szczególnie na tym poziomie, nie? No a teraz Mariusz ma w tym roku troszkę inne plany, też życiowe. Więc... Znaczy, broń Boże, tam nie mówię, że będziemy odpuszczać jakieś tam progresowania, tylko na tyle, co się będzie dało, tyle z tego wyciągnąć, a myślę, że tak się to wszystko ułoży, że wszystko się pogodzi, no nie? Tak, no i tak jak mówimy, nie? Też sytuacja jest taka, że te zawody są niepewne, dużo terminów się gdzieś tam zmienia, więc nawet ta jesień to jest taki termin niekoniecznie dobry, nie? Dlatego lepiej po prostu na przyszły rok już na spokojnie wszystko sobie zaplanować. Patrząc pod kątem tamtego roku, jaka była jesień i ile kombinowania było, jeszcze kwarantanna, no to w tym roku raczej takiej decyzji bym nie podjął. Tak. Ryzykownej, żeby ryzykować, nie wiadomo, czy w ogóle zawody będą. Potem przekładanie lotów, nieplanowe, dłuższe wakacje 16-dniowe w Grecji na kwarantannie, więc no myślę, że to nie ma trochę sensu. No, nie? No, kto Mariusza śledzi, to wie, że Mariusz miał przygodę, że pojechał na zawody, których ostatecznie nie było. Jeszcze by go wsadzili na kwarantannę i siedział za granicą troszkę dłużej niż ten, robił wtedy treningi na balkonie w pokoju hotelowym. No tam trochę ludzi śledziło to na... Ale w sumie do tej pory, do dzisiaj żadnych wyników, wiesz, nie widziałem ani nic. Tak naprawdę w Polsce to nawet nie wiedzą, że już odbyłem kwarantannę. No, więc takie tam było troszkę perypetii, no ale co. No teraz budujemy masę mięśniową. Akurat teraz jest troszkę mniej jedzenia z tego względu, że... No, trzeci tydzień w sumie, no nie? Tak, żeby apetyt trochę poprawić, gdzieś tam jakieś retencji nadmiernej się pozbyć, ale już ta waga tam była 120... Jeden w sumie było. 121 kg. Teraz spadło, no ale to wiadomo. I woda, i glikogen, no i tak. Zawartość flaków, bo potem też czuję, że sporo zeszło.
Ale już... przypuszczam, że jak podbijemy kalorie, no to pewno ta waga dosyć... Jeszcze taka ciekawostka, w sumie nie jest żadna tajemnica. Mariusz choruje na wrzodzieńce zapalenie jelita grubego. I mimo to startuje w zawodach, robi wyniki. Tak naprawdę, no... To było przed... Kiedy to było? 2017? 2018? Wyszło mi to w 2019, przełom stycznia, aha, lutego, czyli przed tym debiutem w pro, no nie? No, i mimo tego, że Mariusz ma taką chorobę dość poważną, tak naprawdę nieuleczalną, bo no, nieuleczalną. Do końca życia się ma, no to startuje w zawodach i gdzieś tam też jeszcze buduje tą masę mięśniową. No trzeba gdzieś tam uważać, musi leki brać, musi kontrolować wszystko, ale tak naprawdę nawet się poprawia, na pewno się nie pogarsza, no, nic. Dobra, kolejne ćwiczenie, klasyczne ściąganie drążka, drążka wyciągu górnego do klatki. Tutaj też pamiętamy o tym, żeby złamać te ręce, ciągnąć łokcie w miarę blisko tułowia. Ja się leciutko odchylam, żeby dociągnąć troszeczkę niżej. Na zakres ruchu pewnie niektórzy zauważą, że jest troszeczkę krótszy, ale to nawet w jednym filmie u Dawida, nawet Wodyn to tłumaczył, że im zawodnik większy, cięższy, że on sam nawet przy jakimś tam większej wadze ma problemy. I faktycznie zauważyłem to u wielu zawodników, że im to jest po prostu większy, tym no, zakres ruchu siłą rzeczy jest skrócony, bo te mięśnie są bardziej rozbudowane i po prostu jest w pewnym momencie blok i nie ściągniemy dalej. Oczywiście kwestia mobilności i tak dalej to też jest osobna sprawa, bo większość kulturystów o to nie dba i faktycznie ja też do jakiegoś czasu mocno to zaniedbałem. Dalej dobrze nie jest jeszcze, ale już po prostu... Ale teraz nie widać po tobie, żebyś był jakiś bardzo podspinany raczej. Tak, no już to jeszcze jestem, ale że tak powiem, już nad tym pracuję, nie? A w tych czasach, gdzie ja zaczynałem trenować, to kto tam do jakiegoś fizjoterapeuty chodził, to się fizjoterapeuta raczej kojarzył, ktoś był po wypadku, albo jakieś starsze panie miały jakieś problemy, to się chodziło do fizjoterapeuty, wtedy tego nie było, nie? Wtedy dużo rzeczy było innych i to wcale nie było tak dawno, były lata. Ja tu zaczynałem startować, było 2013, no to wtedy na przykład biały ryż się jadło tylko po treningu, nie? A tak to się jadło brązowy ryż i tyle. No i wiele probiotyków wtedy, kto tam o jakichś probiotykach wiedział. Enzymy, probiotyki. Tak, wtedy dopiero ci lekarz, jak ktoś antybiotyk dostał, to dostał probiotyki rozpisane przez lekarza. A tak, żeby się brało, to wtedy takich rzeczy nie było, nie? To wszystko teraz zeszło, no i tak samo z tym fizjoterapeutą, nie? Miarę jak to wszystko się rozwija, to człowiek dopiero dochodzi do jakichś tam wniosków i widzi, że w przeszłości robił jakieś błędy, no bo też nie było... Nikt tego nie wiedział na tamte czasy, czy błąska grupa ludzi. No i teraz po latach to gdzieś tam wychodzi, jeżeli się pewne rzeczy powielało, utrwalało przez wiele lat, no to nie jest kwestia tygodnia czy dwóch, żeby teraz też naprawić wszystko, jak coś się latami zaniedbywało, nie? No ale myślę, że nigdy nie jest za późno, żeby pewne rzeczy tak nadrobić, bo faktycznie widziałem ludzi, którzy się mocno naprawili właśnie przez to, że działali. No i też chyba najważniejsze w tym wszystkim jest, tak jak i w kulturystyce, regularność, nie? Systematyczność, nie? A to no, jak we wszystkim chyba, no nie? Tak, bo nawet nie mówię, że do tego fizjoterapeuty trzeba chodzić, nie wiem, trzy razy w tygodniu czy coś takiego. Nawet teraz w tygodniu, czy nawet razy na dwa tygodnie, ważne, żeby to było w miarę regularnie. Po sobie wiem na przykład, że jak już wyprowadzisz wszystko i chodzisz raz w tygodniu, to już jest wystarczająco, żeby tak, było fajnie. Tak. Tylko nie zaniedbać, bo jak znowu zrobisz przerwę 2-3 miesiące, to większość tych przykurczów gdzieś tam wróci. Tak, tak. No jeżeli ktoś ćwiczy dalej, jest no dokładnie. No i najgorzej jest już przy takiej maksymalnej swojej wadze, bo jak na przykład na redukcji czy coś, waga niższa, no to te przykurcze, zakres ruchu jest dużo lepszy niż jak już ta waga jest jakaś tam rekordowa. No i też nie ma co się oszukiwać, że przy pewnej wadze, no siłą rzeczy, żaden z nas się po plecach nie podrapie, nawet, no, nawet jakby nie wiadomo, jaki fizy się zajął. Znaczy, no podrapać po plecach może tak, ale, no, się, ale złapać jakie miejsce, nie? To siłą rzeczy gdzieś tam ta masa mięśniowa to ogranicza. No, tak po prostu jest, nie? We'll be right back.
nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, Mariusz ma chorobę jelit, powodujące zapalenie jelita grubego. Jest to taka dosyć poważna choroba. No, objawia się tak, że nie da się tego nie zauważyć, bo są to biegunki krwiste, wielokrotne w ciągu dnia, silne parcie do toalety i tak dalej. Natomiast to też pokazuje, że jeśli gdzieś tam odpowiednio się człowiek odżywia, przyjmuje leki i gdzieś tam stara się dbać o tą florę jelitową, to no, można z tym nawet kulturystykę uprawiać na poziomie pro, bo Mariusz startuje Elite Pro, więc jest to poziom pro. Od razu tak mówię, dla tych niezorientowanych są, jest liga Elite Pro, jest liga NPC Pro. Tak. Czyli na przykład Krystian Wolski jest zawodnikiem NPC Pro, a na przykład Marcel Przyszlak jest zawodnikiem Elite Pro. Są dwie inne federacje, nie? Marcel w klasyku nawet. Tak, tak. No i właśnie Mariusz jest zachorował na tą chorobę. Mimo to udało się przygotować do zawodów i zrobić dobrą formę, rozbudować jeszcze masę mięśniową. Więc jak widzicie, to też jeżeli ktoś ma chorobę nawet nieuleczalną, to tak naprawdę nie przekreśla to nawet kariery sportowej, nie? Wiadomo, że w jakiś sposób utrudnia, trzeba się często badać, trzeba kontrolować pewne rzeczy, trzeba czasami sobie odpuścić. Natomiast no, nie można też pchać w siebie byle jakiego jedzenia. No to chyba najważniejsze. Nawet tryb życia, to może się wydać niektórym dziwne, bo wiele ludzi to gdzieś tam w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Większość rzeczy właśnie wiąże z jakimiś problemami, czy to właśnie ze środkami, z suplementami, z jakimiś innymi rzeczami, które przyjmuje, z lekami. A tutaj nawet bardzo ważnym czynnikiem jest, bo to też wiem po innym koledze, który też miał taki tego rodzaju problem, że stres jest mega czynnikiem, który mocno wpływa i na jelita, i tak naprawdę na co dzień też, i na waszą formę sportową może wpływać, i tak naprawdę na wiele różnych rzeczy związanych ze zdrowiem. Często stres, tryb życia może właśnie wpływać na to, jak się czujemy i co się z nami dzieje, nie? Ale też według mnie na przykład przy tej chorobie ważne jest to, żeby pilnować sobie rytmu doby. Wiesz, że na przykład nie, że raz się kładziesz od 22 raz do 3 w nocy, tylko powiedzmy tam się kładziesz między, nie wiem, 22, 23, tak jak ja to zazwyczaj, bo tak akurat mogę, między 22, 23 się kładę, wstaję zazwyczaj 6, 7, raczej o 6 i wiesz, ta praca jelit czy coś jest taka w miarę wyrównana, no nie? I to jednak dużo daje, a jak gdzieś tam się tą noc już zarwie jedną, drugą, bo nie wiem, gdzieś się wyjdzie jakaś impreza przykładowo, czy coś mówi, jakiś wyjazd, no to potem to już idzie odczuć. No tak, ale to jest tak, wiecie, stres to nie jest tylko stres, że nie wiem. No tak, chcę oklepać, sam ciężki trening jest albo stresem, szef, no nie. W pracy, tylko są różne rodzaje stresu, no. Nie? Właśnie takie coś typu, nie wiem, zarywanie nocek, to dla organizmu też jest stres, nie? Dla nas może to jest rozrywka, bo nie wiem, bo oglądamy po nocy, ktoś ogląda Netflixa, ktoś na imprezie jest. Może to jest rozrywka, ale dla organizmu to jest swego rodzaju stres. I to też mega mocno wpływa, tak jak mówię, na wiele czynników. Od formy, od siły, o predyspozycje jakieś treningowe. I naprawdę to, co ten stres, to co robimy całą dobę, no też ma wielkie znaczenie, nie? Dlatego jak ktoś szykuje się do zawodów, a wie, że czeka go mega dużo stresu, właśnie Mariusz też ma taką sytuację teraz, że no, ślub bierze, no, więc tak naprawdę jest dopiero w lipcu, no ale nie wiadomo jak tak, będzie. Duża zmiana w życiu. Załatwianie i... Tak, załatwianie, też jakiś tam stres i tak dalej, więc no, nie ma sensu w tym czasie się też szykować do zawodów i wszystkiego naraz robić, bo może po prostu nie być. Może by wyszło, ale po prostu lepiej to zrobić dla spokoju. Po prostu podczas przygotowań najważniejsza jest spokojna głowa i wiemy, że możemy się trzymać zamierzonego planu, nie? A nie, że coś wyskoczy, musimy przekładać i potem niepotrzebny stres. A to na pewno nie pomaga. Kolejne ćwiczenie będzie przenoszenie. Linki na wyciągu górnym. To jest takie ćwiczenie już bardzo angażujące. No też najszersze, ale obłe. Obły mniejszy, obły większy. Ćwiczenie już takie, no można to zrobić przenoszenie hantla, tylko nie takiego, nie w wersji takiej jak na klatkę piersiowej. Można to zrobić hantlem. My to robimy na lince, bo po prostu oszczędzimy w ten sposób też na czasie. Trochę wygoda jest. No, pullover, cable, to jest takie nazwa. Potoczne. Tak, to jest angielska nazwa, tak na YouTubie to można znaleźć, bo jak piszecie jakieś przenoszenie drążka, przenoszenie linki, to różne rzeczy tam wyskakują, a pullover to jest po prostu takie przenoszenie na wersję na najszerszy grzbietu, nie?
Dobra, jesteśmy po treningu pleców. No co, już ciemno się robi za oknem. Trochę zeszło jak zawsze. No co, Mariusz dopiero gdzieś tam starty 2022. No jak dobrze. Ja powiem. Jak zawsze. Kiedyś tam. Może w weteranach się doczeka, 35 już są weterani, to może. Może tam. Jak wcześniej? No, podobno w NPC już mają być weterani o 35. Znaczy przynajmniej Łukasz tak mówił, więc całkiem możliwe. Ale no, nie myślę o tych weteranach, nie chcę znowu mówić, bo już się tam ludzie ze mnie śmieją, że czekam na operację. No takie czasy są, że czekam. Jedne rzeczy mogłem zrobić gdzieś tam prywatnie, inne chcą na szpital brać i właśnie też jest problem. Więc ja na razie się nie wypowiadam, jakie są plany. Po prostu sobie ćwiczę, dopóki się nie naprawię, to raczej... Raczej do roboty, nie wystartuję, ale no to ja mówię, nie, gdzieś tam nie odpuszczam tego całkiem, tylko sobie spokojnie gdzieś tam buduję, co się uda zrobić, to się uda. No co, dzięki za czas poświęcony z nami. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków. Trochę tak, my tak na masie tacy podlani, to ostatnio widziałem właśnie odcinek, jak Fryta tam właśnie trenował. Z kufelem. Damian? Damian. Z Damianem, no to tak trochę te nasze formy obecne to blado wypadają przy nim, ale no każdy... Tam przed zawodami tak, chyba 5 tygodni. Tak, tam jest 5 tygodni przed zawodami, więc ta forma super. Ja osobiście nie znam Damiana, ale no naprawdę sylwetka świetna, nie? No, czekamy co nasz Krystian pokaże w pro, tam będzie no, wysoko poprzeczka. Już zaplanował, nie? Tak, już zaplanował starty, więc ten. No a my na razie jesteśmy tacy troszkę rekreacyjni, więc gdzieś tam... musicie się trochę poczekać, że będziemy robić formę, ale myślę, że każdy z nas, chociażby, nie wiem, na lato będzie coś robił, już ta sylwetka będzie bardziej ostra, jakoś to będzie lepiej wyglądać, więc też na pewno będą jakieś relacje. Może znowu uda się umówić właśnie z Mariuszem na wspólny trening, coś innego myślę, wtedy przetrenujemy i nie będzie może już bardziej jakichś normalnych warunkach niż obecnie, więc tak to wygląda. No nic, dzięki jeszcze raz i zachęcamy do subskrypcji kanału. Do śledzenia Mariusza. Na lajki. Tak, na lajki i do śledzenia Mariusza na Instagramie. No i całej ekipy 7 Nutrition.